Podejrzewam, że każdy z Was mógł usłyszeć kiedyś takie słowa ostrzegam Cię, które wypowiadał ktoś, kto był na nas trochę zdenerwowany, kto chciał przekazać nam coś ważnego. Jego wyraz twarzy pewnie nie prezentował się najlepiej, i, i ciekawe jest to, że to ostrzeżenie, czyli coś dobrego. Bardziej brzmiało jak groźba, której powinniśmy się mm, obawiać. A jednocześnie pewnie możecie przywołać w swojej pamięci takie momenty, kiedy z wdzięcznością wspominaliście jakiegoś człowieka, który po prostu powiedział wam, żebyście gdzieś nie szli, albo żebyście czegoś nie robili, bo może spotkać Was coś złego i ostrzegał Was, nie używając słowa ostrzegam Cię. To jest właśnie bardzo ciekawe, co dzieje się ze słowem czy z wyrażeniem ostrzegam Cię w zależności od nastawienia tego, który właśnie wypowiada takie, takie słowa. Ostrzeżenie czy ostrzeganie to jest rzecz, która mocno kojarzy mi się z dzisiejszą liturgią słowa. Po pierwsze, dlatego, że Jezus mówi w Ewangelii o napominaniu. A potem tłumaczy te słowa, albo my tłumaczymy właśnie te słowa poprzez to, co Bóg mówi właśnie w Księdze Proroka Ezechiela, ale po kolei. Napomnienie według Jezusa najpierw powinno się odbyć w cztery oczy, po to, żeby uszanować godność człowieka, którego trzeba napomnieć, po to, żeby uszanować jego prawo do prywatności i dobrego imienia. Nie każdy od razu musi wiedzieć, że coś poszło nie tak. Czasem wystarczy po prostu załatwić te rzeczy w cztery oczy. Ale jeżeli to nie działa, Jezus mówi, że potrzeba wezwać świadków po to, żeby ktoś poczuł, że sprawa jest poważna, że sprawa jest poważna i że warto by się było zastanowić nad tym, co się dzieje. Jeżeli to nie działa, Jezus mówi, żeby powiedzieć o tym Kościołowi, żeby począsnąć człowiekiem, żeby pobudzić Go do refleksji, tak żeby miał szansę zrobić coś dobrego ze swoim życiem. Ale istotę napomnienia tłumaczy mi właśnie to dzisiejsze czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tam oczywiście Pan Bóg mówi nam po pierwsze, że odpowiadamy za siebie nawzajem. Jeżeli widzę, że ktoś robi coś niedobrego i, i rodzi to we mnie jakieś wątpliwości, to jest to napomnienie, które Bóg rodzi w moim sercu dla tego człowieka i w imieniu Boga powinienem z tym człowiekiem porozmawiać, ponieważ jeżeli tego nie zrobię, to, to ponoszę część odpowiedzialności za to, co dzieje się z tym człowiekiem. Dlatego, że Bóg może, albo ja mogę być w takim miejscu, w którym rozumiem, dlaczego to, co robi drugi człowiek, jest złe, ale ten człowiek może tego nie rozumieć i Bóg wzywa mnie do tego, żebym poszerzył świadomość tego człowieka. Yy, I dlatego odpowiadamy za siebie nawzajem. Ale bardzo dużo znaczy dla mnie obraz, poprzez który Pan Bóg wprowadza ten temat ten temat tej wzajemnej odpowiedzialności bo tam jest powiedziane o stróżu który ma dmuchać w trąbę po to żeby wydobył się z niej dźwięk który ma ostrzec ludzi przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. I właśnie to ostrzeganie to jest sprawa najważniejsza tutaj, bo popatrzcie, o ile napominanie może się nam kojarzyć właśnie trochę negatywnie, to ostrzeganie drugiego człowieka. Jeżeli nie weźmiemy pod uwagę tych przykrych doświadczeń, o których powiedzieliśmy na samym początku, to jest raczej dobra sprawa. To jest taki moment, w którym kierujemy się dobrem drugiego człowieka i mówimy mu o czymś po to, żeby uchronić go od zła. To jest ta chwila, kiedy nie chcemy, żeby kogoś spotkało coś złego. Czyli właśnie ostrzegam, ostrzegam drugiego człowieka po to, żeby nie stała mu się krzywda. I również napominam, po to, żeby nie wydarzyło się w życiu tego drugiego człowieka coś złego. Te dwa słowa są tutaj dla siebie naprawdę naprawdę bardzo ważne. I teraz tak, kiedy nawracamy się, to na samym początku, albo tak, każdy, ma, każdy z nas ma, m, ma jakiś początek wiary, jakiś powrót do tej właśnie bliższej relacji z Panem Bogiem czy z Kościołem. I, I kiedy znajdujemy się na samym progu tej drogi, albo zrobiliśmy kilka pierwszych kroków, to ten obowiązek napominania dociera do nas dość szybko. Yy, I Przejmujemy się tym bardzo. Tylko cały problem polega, polega na tym, że, że to napominanie, to udzielanie napomnień, czy yy, tak, to właśnie bardziej przypomina te słowa, o których powiedzieliśmy na początku: ostrzegam cię, tak jakbyśmy komuś grozili, niż właśnie mówienie komuś o, o negatywnych konsekwencjach jego działania po to, żeby zachować go yy, od zła. Bardzo często się tak dzieje. Ja popełniłem ten błąd wielokrotnie w swoim życiu I, i napomnienie, które wydawało mi się, że niosę w imieniu Pana Boga, napomnienie, które miało zrodzić dobro, tak naprawdę krzywdziło drugiego człowieka. Dopiero po dłuższym czasie zrozumiałem, o co chodzi. I pomaga nam też to zrozumieć święty Paweł. Który mówi w dzisiejszym drugim czytaniu, które jest zaczerpnięte z listu do Rzymian, że nie powinniśmy sobie być dłużni nic więcej niż wzajemną miłość. Kto bowiem miłuje, wypełnił prawo. I na samym końcu też jeszcze dobitnie dodaje, że miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. I teraz, kiedy znajdujemy się na samym początku naszej drogi, i, i przychodzi nam myśl, żeby kogoś napomnieć, to bardzo często płynie to z samego faktu, że ktoś, kto być może jest dla nas ważny, po prostu nie przestrzega przykazań Pana Boga. I Obawiamy się, lękamy się i ten lęk właśnie motywuje nas do tego napomnienia, ale jakby istotą tego naszego napomnienia bardzo często jest tylko to, że ktoś nie przestrzega yy, przykazań. I można by powiedzieć, że w tym momencie bardziej koncentrujemy się na prawie na prawie samym w sobie. Ale Istotą prawa czy wypełnieniem prawa jest miłość. A miłość to jest koncentracja na drugiej osobie i potrzeba pewnego czasu, potrzeba dojrzałości, żeby przestać koncentrować się na prawie, a zacząć koncentrować się na dobru drugiego człowieka. Bo jeżeli będę koncentrował się na prawie i na tym, że ten drugi człowiek być może nie wszędzie przestrzega Bożego prawa, to moje napomnienia będą ranić tego drugiego człowieka i zamiast otwierać go na Boga, mogą go skutecznie i to na długi czas zamknąć. Ja popełniłem te błędy kilkukrotnie w swoim życiu. Potrzeba koncentracji na drugim człowieku i na jego dobru. I dopiero wtedy, kiedy naprawdę przejmuję się dobrem drugiego człowieka, dopiero wtedy, kiedy moje napomnienie nie wypływa z lęku, że ktoś nie przestrzega przykazań Bożych i spotka go kara, tylko jestem realnie zatroskany o dobro drugiego człowieka i chcę go kochać i chcę, żeby było dla niego jak najlepiej, to tylko wtedy będę w stanie porozmawiać z tym człowiekiem, wsłuchać się w drugiego człowieka, zrozumieć jego sytuację i zaproponować mu drugą. Droga, ale będę w tym wszystkim wolny, bo bardzo często to zobowiązanie i ten lęk, który rodzi się w nas na początku. On sprawia, że jesteśmy dla siebie bardzo niewyrozumiali i bardzo niedelikatni, i właśnie dlatego ranimy siebie nawzajem i również uniemożliwiamy tak naprawdę drugiemu człowiekowi wejście na tę dobrą drogę, bo go zamykamy na Pana Boga, zamiast go otwierać. I tak naprawdę niby napominamy, niby robimy coś dobrego, ale tak naprawdę. Yy... Przynosi to wszystko odwrotny skutek i właśnie potrzeba tego przeakcentowania, tego przeniesienia, właśnie z koncentracji na prawie. Na koncentrację na dobro drugiego człowieka. Jeżeli będę w stanie właśnie skoncentrować się na dobru drugiego człowieka, to będę miał też w sobie pewien spokój, który pozwoli mi dotrzeć do, do serca tego drugiego człowieka, ale będę też w stanie uszanować te granice, które bezwzględnie szanuje Pan Bóg, a, a o których mówiliśmy właśnie w ostatnim odcinku tydzień temu. To są granice ludzkiej wolności. I nie jest wcale powiedziane w tym dzisiejszym słowie, że nasze napominanie przyniesie skutek. Bóg zobowiązuje nas do tego, żebyśmy napominali siebie nawzajem, ale nie obiecuje nam, że nasze napomnienia przyniosą skutek, bo to czy ktoś Otworzy się na nasze słowo, czy też nie, to jest kwestia jego wolności i to jest granica, której Pan Bóg również nie przekroczy, bo tę wolność, tak jak mówiliśmy tydzień temu, raz podarował i nigdy jej nie zabierze. I świadomość tego, że mam do czynienia z drugim człowiekiem, który jest wolny, i ta wolność jest darem Boga dla tego drugiego człowieka. Ta świadomość jest niezbędna do napominania, bo nie będę w stanie napominać w skuteczny sposób, jeżeli nie będę szanował wolności drugiego człowieka. A niestety, właśnie to dzisiejsze słowo mówi nam, że drugi człowiek tę wolność ma. Bo jest powiedziane na przykład w Psalmie, że ludzie zatwardzili swoje serce, że nie chcieli słuchać tego, co mówił do nich Bóg. Tak samo również w tym obrazie tego stróża, który ostrzega Izraelitów w księdze proroka Ezechiela, jest powiedziane, że będą tam też tacy, którzy nie dadzą się ostrzec. I nic nie możemy z tym zrobić. Mamy mówić, ale mamy też właśnie szanować wolność drugiego człowieka, i ostatecznie skuteczność tego napomnienia zależy od Boga. Ale właśnie miłość i wolność yy, będą zabezpieczać nas przed tym, żebyśmy nie ranili niepotrzebnie innych ludzi i nie utrudniali im drogi do Boga i otwierania się. Bardzo często jest też niestety tak, że choć jest to już wątek osobny, ale chciałbym jednak o tym powiedzieć, że myślimy w taki sposób o Panu Bogu, że te jego ostrzeżenia bardziej brzmią jak właśnie to ostrzegam Cię, yy, niż, niż, yy, niż właśnie takie pełne troski pochylenie się nad sytuacją, niebezpieczną sytuacją, w której, w której znajduje się drugi człowiek. I dopóki w niewłaściwy sposób będziemy myśleć o Bogu, Dopóki będziemy myśleć, że On ostrzegając nas tak naprawdę nam grozi, nie mamy się co zabierać za napominanie, bo te napomi napomnienia będą przynosić więcej szkody niż pożytku. Więc oby Duch Święty, Duch Prawdy, pomagał nam poznać prawdziwe oblicze Boga, który jest zatroskany o zbawienie każdego człowieka. Ale które szanuje również wolność każdego człowieka i oby to nasze poznanie Boga przekładało się również na to, że będziemy, będziemy w stanie świadczyć o tym, jaki on naprawdę jest, i oby przekładało się również na to, że będziemy w stanie po prostu kochać ludzi, kochać ludzi, których stawia przed nami Bóg i szanować, szanować wolność, którą, którą on sam im podarował. To jest trudne, ale niestety tak pan Bóg te sprawy poustawiał. Bogu niech będą dzięki. Do usłyszenia za tydzień.